Witam, czołóweczki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z gry Kataklizmo. W ostatnim odcinku przeszliśmy dwie misje, jedna, która wydawała być dłuższa, ale była krótsza, i druga, która wydawała się krótsza, ale była dłuższa, dlatego że była trochę nieprzewidywalna, że tak powiem. Trudno było określić ataki bossa, więc trochę to mi zajęło, ale zanim to zrobimy, codzienne sprawdzenie, jak tam u Hermesa. Co tam, Hermes? Okej, wszystko u niego z porządku. I w tym odcinku mamy kolejną misję ekspedycji, ale jest to coś w rodzaju... coś w rodzaju obrony. Okej, wygląda na to, że po prostu jedna z bram mogła upaść i teraz naszą misją będzie po prostu przejść przez tą bramę i żeby dołączyć cele główne, dotrzeć do miejskich murów. Więc zobaczmy, co to będzie. Jeszcze to nie jest misja numer 10, która odblokowuje nam kolejne umiejętności. W takim razie jeszcze zobaczymy, co to będzie. Ekspedycje zazwyczaj się długo ładują. Okej, cutscenka. Okej, wygląda na to, że miasto niestety pada. Hermes, fly ahead. The walls. Oh, stars, please. I teraz musimy dotrzeć do nich. Okej. Czyli co, teraz każdy poziom będzie mieć deszcz na sobie? Yes. A w ogóle gdzie jest? Czy są nasze jednostki? Okej. Dobra. Jest dużo pytań, mało odpowiedzi. Tutaj mamy pójść, ale czy tutaj możemy przejść? Nie wygląda na to. Nie mamy misji pobocznych, więc aż tak bardzo nie musimy się martwić, co jest na bokach. Nie wygląda na to, że teraz to jest Walking Simulator. Najbardziej mi się nie podoba w ekspedycjach, że często mamy Walking Simulator. Gdzie tak naprawdę w sumie nie jest to aż takie ważne. O, witaj. Żyjesz? O, chyba żyję. Ale ledwo. Okej, super kocenka. Ale możemy do niego podejść? Dobra, co tam chcesz? Tak. What happened, Hogardian? Tell me there are the survivors. Oh, the Order of Ales, eh? Overseer. Czy on zginął? No naprawdę, mogłeś powiedzieć więcej informacji. To był twój moment. To był ten jedyny w życiu moment, kiedy byłeś ważny. A co postanowiłeś? No. Okej. Tak, wygląda na to, że padł. Wydaje mi się, że padł trochę inaczej niż normalnie atakują. Ale już tak postanowili, że tak zrobią. Okej, co tutaj będzie? Czy to jest brama? Okej, to jest brama. Naprawdę oni są słabi. Widzicie, ile zabili koszmarów? The gate. The city. There's nothing left. A nie macie wewnętrznego muru? I stopped the horrors, the Sirena, but still Ogar fell. The last city. No, I cannot. I will not allow it. Ogar belongs to us. No matter what befalls me, no matter how many times I have to, I won't let this happen. This didn't happen. No tak, zapomniałem, że przecież możemy cofnąć czas, no. Ale głupi za mnie, ale głupi był za mnie. Podoba mi się, mogli dać cutscenkę do misji. Coś takiego. Nie, musiałem przejść. 5 minut zmarnowałem na to. Dobra, mniej niż 5 minut.
Okay. We approach the verge of our world. Each step. Hogar! Our home. They need us. Gather your gear, everyone. Forget the sea. We're going back to Hogar. Nie mów, że będziemy znowu walczyć z Syreną. Another choice. Dobra. Teraz takie... Siup, cofa się. It's folding time. I'm exhausted, but I cannot rest. Podoba mi się ten żart. Nie mam czasu. Co tam, Hermesie? Fly ahead, Hermes. This time we get to Hogar fast. Okej. O? A, okej. Okay. Mamy misję poboczną, tylko się zastanawiałem, dlaczego tutaj idzie. Dobra, w takim razie zróbmy 10. misję, bo chcę mieć już lepsze umiejętności. Mamy cele dodatkowe, zbuduj kamieniołomy. Wydaje mi się, że będzie coś, co będzie nam przeszkadzało zbudować kamieniołomy, dlatego nie wydaje mi się, że to była bardzo poważna misja dodatkowa. Okej, okay. W takim razie niech się tutaj wczytuje, tam zgaduję, że 2 punkty dostaniemy, no to nic zbyt dużo nie dostaniemy plusów. Okej. Okay. Ja się nie dziwię, że ta brama padła. Hogar stands. There's still hope. It's Lady Iris. She's brought her expedition back. Act fast and act all. They will attack tonight, and we have a lot to do. No, w sumie mamy. Overseer, the rain has left the city cut off. Okay. We can't rely on outside settlements for stone. There are outcrops nearby. We shall get what we can from those. Okej, okay, wygląda na to... masz los, mamy tutaj dziurę. Mamy kolejną dziurę. Czyli będzie atak syren. To zajmie długo czasu. Okej. Okay. Mamy tutaj pierwszy mur. Nie pozwól, aby brama samotności padła. Czekaj, brama samotności... Przecież byliśmy przy bramie samotności. Myślałem, że to jest inna brama. Ej! To nie jest mój mur, który ostatnio wybudowałem. On był inny i był ładniejszy. No dobra, ten jest ładniejszy. Ale rozumiecie co. Prawo autorskie te sprawy. Okej, okay, zobaczmy w takim razie, co my mamy. Mamy łucznika. Jej. Więc ciebie damy pod drugą grupę. O, widzę, gdzie jest... Czy są grupy? Aha. Czy... O, widzę teraz. Jakoś to się nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, więc tak. Reszta. O, maści los, ale to jest wielkie. To jest to. Mamy tutaj już trochę tartaków. Nie mam nic z kamienia. Mamy ledwo co kamienia. Okej. Okay. Muszę się najpierw zorientować. Podoba mi się, że ten deszcz stoi, ale to jest łatwa technika, żeby zostawić, żeby deszcz nie leciał. Okej, okay, w takim razie wy... coś mi z słuchawkami. Padło, czekajcie, czy mam na lewo? Coś słyszę na lewo. Jakiś problem mam taki ze słuchawką, totalny. Okej, okay, więc tak, obrona miasta. Nie ma was więcej? Nie dziwię się, że się upadliście, jeżeli było z jakiejś, nie wiem, trzech gości. Okej. Okay. Ty. Jeżeli tutaj nie ma nic, to idziemy. Tutaj na pewno trzeba będzie wybudować mur, tylko jak daleko? Chyba na tym momencie byłoby najlepiej. Tak, wybudujemy na tym, to jest, powinien być zasięg. Powinien ostatnio sprawdzić, jaki ma zasięg. To po prostu i tyle. Okej. Okay. Więc tak, mamy dużo powietrza. Która jednostka? A, bo nie masz schodów. Naprawdę zostawili ciebie bez schodów? Okej, okay, szybko wybudujemy tobie jakieś schody. Takie tymczasowe. Okej. Okay. Okej, okay, możesz zejść?
Nie, oczywiście, że... Kto by się spodziewał, że trzeba będzie bardziej pomyśleć przy najprostszym schodach. A teraz jak tam te syreny są, to będę musiał trochę budować więcej z kamienia, dlatego że one oczywiście mają taki dosyć spory atak. Mamy tutaj kolejne miejsce, gdzie trzeba będzie się bronić. Dobra, grupa numer 1, gdzie wy jesteście? Dobra, tutaj. O, jak tutaj zejść do was? We will prevail. Niby macie. Okej, okay, tutaj That's niby right. jest jakieś przejście. Zgaduję, że gdzie by można coś odbudować. No, musimy się trochę tutaj postarać. Ta dziura jest zbyt blisko muru. Dlatego wydaje mi się, że wybudujemy drugi mur. Tutaj jest kolejna dziura. Musimy wybudować mur, ponieważ one będą oczywiście chciały przejść dookoła. Okej. Okay. Nie mogą... Czego tylko łucznicy mogą przejść? Zgaduję, że potrzebujemy tutaj takich lekkich schodów. Nie możemy tutaj przejść? O Jezu, ale jest porobione to. Dobra, przesuńcie się. Zrobimy tutaj lekkie schody. To jest śmieszne nawet, że musimy coś takiego wybudować. Okej. Więc tak, tutaj na pewno będziemy potrzebowali tymczasowe kamieniołomy budować. Ale coś jeszcze? No mamy dosyć dużo zasobów, więc myślę, że pierwsze co to będziemy budowali, oczywiście nasze przepiękne te bikony. To tutaj wybudujemy. Tutaj by się przydało mieć mur, więc to zajmiemy się. Z tego względu, że tutaj będziemy atakować. Wyślemy tutaj łowców, ponieważ oni mają dosyć duży damage. I tak dalej, jak tutaj budujemy. No musimy jak najwięcej tutaj tych wszystkich miejsc. Zgaduję, że tutaj jest główna droga, więc na razie musimy ogarnąć wszystkie główne drogi. Nie podoba mi się, że to będziemy tracić. A może uda mi się tak dookoła jakoś przejść, żebyśmy mieli poza zasięgiem syreny. Ale tak na razie to jest wszystko, co możemy. Przydałyby się chałupy. Tylko chałupy możemy tylko budować w środku, dlatego że na zewnątrz będzie trochę słabo. Tak, tak, tak. Okej, okay, w takim razie dajcie tutaj chałupy. Okej, okay, wymagany budynek do wzrostu, no to jest koszary. Też te koszary, żeby nie były jakieś miejscu, które będzie nam przeszkadzał rozwój. Tutaj może być... No często jest brak po prostu miejsca na to. Okej, okay, ile mamy powietrza? Mamy mało powietrza. W takim razie zacznijmy budowę naszych wież. Okej, okay, czego nam tam brakuje? Czego nam brakowało tam? Dobra, zatrzymaj się w czasie. No tutaj wybudowaliśmy. Wymagany budynek do wzrostu dobrobytu. A, bo nie mamy
Nie mamy już ludzi. Okej. No tutaj mamy łucznika, tutaj mamy kolejnego. Okej, w takim razie pójdź tu, zobaczymy, czy jest jakieś przejście blisko. Tutaj wydaje się być blisko przejście. Okej, w takim razie jedyne co, to musimy na razie czekać. Zgaduję, że pierwsza fala nie będzie z syreną. Oby. A, super, mają tutaj to. Okej. Znaczy się, no niby jest zasięgu, ale no nie jest. Tarta, kamieniołom, potrzebujemy ludzi. Ludzi jeszcze trochę mamy, mało. Okej, w takim razie pójdź tutaj, zbudujemy tymczasową pochodnię. A tutaj kolejne. Tutaj też trzeba będzie tymczasową pochodnię zrobić. Okej, czy mamy tutaj zasięg? Może. Jeżeli nie, to usuniemy to. Okej, możemy zacząć ulepszać. Mamy trochę materiału, więc się przydało to zużyć. Okej, dawajcie tutaj. Jak najdalej. Jak najdalej od tego. Ale raczej i tak będzie uszkodzony. Okej, mamy kamienioł, mamy już. Okej, no jak najwięcej złota, żeby było. Znaczy się minerałów. To jest 4, 4, 3, 15. To tutaj, tutaj tam, gdzie jest czwórka. O, tutaj jest piątka, okej. Dobra, buduj ten kamieniołom. Tak naprawdę mamy wbudować ich 5, mamy je utrzymać, czy jak to? Bo jeżeli utrzymać, to będzie oczywiście niemożliwe. Ale tak, tutaj już mamy trochę tych. Dawajcie więcej latarni. Okej. Tutaj mamy kolejną latarnię. Jak tam z tlenem? Jest okej. Mamy zapalone, mamy zapalone. W takim razie wy odejdźcie stąd. I budujemy kolejny kamieniołom. Osiem. Tutaj za mało miejsca. Tutaj 8. Nie, wygląda na to, że to jest jedyne miejsce. Okej, dajmy tutaj kamieniołom. Poziom dobrobytu, budynek wymagany. Nie wiem, o co chodzi dokładnie. Buduj gildię mularską. Mamy zbyt mało tlenu. Ale mamy już te ulepszenia. Automatyczną pompę? Nie, jeszcze nie mamy. Dobra, przynajmniej jeszcze jedną pompę wybudujemy. Bo chcę już mieć trzeci poziom, żeby budować te super fajne ulepszone pompy. Okej, czego tutaj brakuje? Zawsze to muszę jakoś źle to zaznaczyć i później się źle kończy. Okej. Tak naprawdę nie chcę na razie budować zabezpieczeń, dlatego że mamy zbyt dużo kierunków ataku. A naprawdę mamy dosyć duży teren do obsadzenia. Okej, tutaj wybudujmy. Chcę wybudować to w takim miejscu, gdzie to będzie poza zasięgiem syreny.
Może złapię to. Okej, okay, weź to i weź jeszcze drewno, na pewno się przyda. Realnie to teraz by się tlen przydał. Ile mamy już kamieniołów? 3 z 5. Mam jeszcze ten jedno miejsce. To gdzie jest ostatni kamieniołom? Tutaj jest jakieś przejście, więc gaduję, że tutaj gdzieś będzie. Mam jakiegoś gościa? Dobra, idź tu, zobaczymy to miejsce. A tutaj byśmy sobie już ostatni kamieniołom dali. Nie jest poza zasięgiem, ale jest idealnie, żeby tutaj nikt nam nie zniszczył tego. Ale mamy tutaj miejsce na tartak i na kamieniołom. Okej, okay. Wygląda to ładnie. Potrzebujemy nadal powietrza. Ile ludzi jest wymaganych? 18, więc trzeba trochę chałup dobudować. Okej, okay. Dawajcie chałupy, welcome to. Okej. Okay. I się tutaj buduje. Powietrze 410. Okej. Czy zejdziesz tutaj? 10 brakuje schodów. Tutaj. Dobra, już zejdziesz. Ale co to jest za miejsce? Ale fajne nawet. Zgaduję, że tutaj możemy pompę mgły dać. Trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Dobra, wracaj na górę. Tak, kamieniom, a nie, możemy już gildię. To gildię wybudujmy. Podobają mi się te dwie dziury. One są takie, że wiesz, że coś przez nie przejdzie i cały twój plan pójdzie w nicość totalną. Zostanie zniszczony. Okej. Okay. Może chodzi o to, że przy jednym z źródeł możemy wybudować dwa kamieniołomy. Dzięki czemu będziemy mieć, zaliczmy trochę tą misję. Okej, okay, dawaj kamieniołom. Okej, okay, piątkę damy tutaj. I gdzieś jeszcze kamieniołom możemy tak dać, żeby po prostu był. Możemy dać w sumie tutaj? Kurde. W sumie możemy dać. Tylko będzie on trochę wyżej. Ale możemy dać go na kamiennych podporach. Pytanie jest takie, czy to mi zaliczy. Zaliczy mi. Ok, wybudujcie. I tutaj jeszcze to, za mało tlenu mamy. Dobra, budujcie już ten gildię mularską. O, mamy tutaj trochę tlenu. Okej, w takim razie mamy już magazyn, możemy wybudować go. Mamy za mało ludzi. Zawsze czegoś jest za mało. Okej, okay, wybudujcie tutaj łupek. Czegoś nam brakuje. A, brakuje nam tutaj materiałów. Okej, okay, a później będziemy musieli to zwiększyć, więc to też trochę będzie kosztowało. No, trochę drewna kosztuje. Let's not be afraid to use it. Tak, tylko najpierw niech pierwsza fala nadejdzie. To wtedy wybudujemy pierwsze zabezpieczenia. Bo tak to nie ma sensu zbytnio. Jak to low? 90, no to trochę low.
Nie mamy zbytnio materiałów na to. Nasze drewno w głównej mierze. Nasze drewno w głównej mierze jest problemem. Okej. Tutaj będzie. Okej. Dobra, już niedługo powinno się pokazać, skąd będą atakować. Więc budynek nie ma drogi. Który budynek nie ma drogi? Jak to nie masz drogi? Nie masz drogi do cytadeli. Aha, bo... Okej, bo tutaj się... Odcięliśmy im drogę. Okej, to jest, że tak powiem, bardzo możliwe, że nie macie drogi. Okej. Low oxygen production. Już nie macie low. Nie kłamcie. Potrzebujemy te ulepszone tartaki realnie. W ogóle tartaków też by się przydało trochę więcej. Bo kamień to mamy 55, 105, no to drewno będzie mieć największy problem. Okej, skąd będzie pierwszy atak? To jest ważne. Musimy rozpocząć tutaj akcję. Okej, tutaj też zauważyłem, że w sumie głupio zrobiłem, dlatego że tutaj jest przejście. Okej, skąd będzie atak? Atak będzie pierwszy z tej pozycji. Okej. Demontujemy te schody. I tak, tutaj chyba nawet nie potrzebujemy bramy, bo dosłownie nie wiem, po co by tutaj była brama. W takim razie postawmy te bloki, to są te, które chcemy. Nie, możemy dwójkę podstawić. Okej. Wystarczająco. Boom. I teraz czas na magię. Czyli najpierw budujemy ten poziom. Później o ten. Na tym poziomie wybudujemy jeszcze... Gdzie to jest? Dach nie. Gdzieś... Totalnie mi to zniknęło. O, tutaj wybudujemy... To. I teraz sztandary. Więc tak, sztandary to jest jedna z tych rzeczy, które... Naprawdę się przydaje, bo zobaczcie, jaki mają zasięg. I... To jest naprawdę znakomite. Okej. Tak naprawdę nie wiem, co oznaczają te kwadraciki do pani, ale może kiedyś zrozumiem. Dobra, i teraz oprócz tego wybudujemy drugi mur. Tylni, który ma w sumie w głównej mierze będzie mieć za... Po pierwsze będzie nas bronić, a z drugiej strony będzie nam tutaj utrzymywał nasze busty. Więc możemy o tak zrobić. I... Bum, bum. I teraz nasze busty, dawajcie nasze busty, więc tak, oczywiście, że... Ogniste strzały. Dwa razy? Może tak. I trucizna do rzucania. I oczywiście schody. O, i kolce. No, zapomniałbym o kolcach. Naszym największym problemem będzie o to miejsce, dlatego że powiedzmy sobie szczerze. Oni będą chcieli to zaatakować, dlatego wydaje mi się, że najlepiej to byłoby, gdybyśmy po prostu
zrobili takie boom. Wiecie, no nie potrzebujemy tego miejsca, żeby go bronić. I później się okazuje, że potrzebowaliśmy. I wtedy bym się głupio czuł. Okej. Więc mamy taki pierwszy mur. Mamy w sumie zadaszenie nad nim. Więc jest w miarę dobrze. Okej. Więc wysyłamy nasze jednostki. Okej. On it. Okej. Okej. Nie? Tutaj raczej nie będziemy mieć zasięgu. Okej. The pallido shines. Masks on. Okej. Reszta jednostek, którą mamy, też wyślemy. Tym razem wyślemy wszystkie, bo potrzebujemy. Ale gdzie są wszystkie jednostki, to już jest drugie pytanie. Okej, mamy tutaj tą jednostkę. Dobra, idźcie. Ci, którzy tutaj byli, wysłałem ich tutaj. Więc was też podeślemy. Bird's eye view. Leave no tracks. Okej. Wydaje się, że wszystkich wysłaliśmy już. Więc nie powinno być... Dobra, przez chwilę myślałem, że jeszcze jest jeden miejsce ataku. Ale dobrze, myślałem tylko. Więc tak, potrzebujemy więcej drewna. To jest podstawa. Więcej drewna. Więc... Tartak mógłby powstać gdzieś tutaj. Tutaj jest drewno. A, zawsze się gdzieś znajdzie. Kurde, mógłby tam powstać tartak, ale niestety nie mam miejsca. Dobra, tutaj jeszcze jest miejsce na tartak. Dawajcie. Tutaj też. Jak to będzie tymczasowy tartak, bo potrzebujemy jakiegokolwiek drewna. O, tutaj jest miejsce na pompę. Okej. Okej. Kolejny tartak. Bo masz się los tych tartaków, naprawdę można postawić dosyć dużo. A może zostawiajmy je, żeby przynajmniej coś nam budowały. I wydaje mi się, że przydałoby się jeszcze postawić trochę chałup. Póki właśnie nie mam już jeszcze domostw, no to nic tutaj nam nie zdziała. Okej, wszystko mamy? Nie mamy. Ale możemy wybudować część, więc... No, część wybudowana. Okej. Czy jeszcze mamy na kolce? Tak na... Dwa. Okej. Jeszcze idą tutaj, więc musimy poczekać z tym. Możemy przyspieszyć czas w sumie. I... Okej, mamy wszystko, więc... Możemy cofnąć. I... Teraz czas na... naszą walkę. Okej, trochę przyspieszmy, bo czasami się długo respią. No, trochę sporo ich jest. Jakieś nowe jednostki? Nie kojarzę ich. Czy to jakieś bomby? My overseer. Focus.
focus on those bursting horrors. A. Okej. Czyli miałem rację. Did you see those things erupting at our feet? Don't let the blisters reach our walls. I mean it. Okej. Okay. A, jest teraz włączony czas. Ale w takim razie zmienimy w takim razie tych. O. Właśnie los. Okej, czy jesteś się w stanie uciec? Okej, w takim razie, nie powiem, to zmienia postać rzeczy. Mamy wielkie kurze. Zapomniałem, jak się nazywają. Trebusze? Nie, trebusze to te rzucające. Okej, hej. Jak się nazywacie? O, balista, no właśnie. Dobra. To zmienia postać rzeczy, nie powiem. Jeżeli mamy wybuchowych. To znaczy, że trzeba będzie zrobić śmieszną rzecz. Dobra, te mury mogą zostać. Te mury zostaną. Czekajcie, tylko... Nie chciałem tego. Możemy... Kurde, szkoda, że nie możemy brać tych rzeczy. Okej, więc wy się wycofajcie. Wy z dziury też możecie się wycofać. I tak. Naszą taktyką będzie teraz po prostu zwabianie naszych przeciwników. Czyli na czym to będzie polegać? Będzie polegać na tym, że my będziemy tworzyć fałszywe umocnienia i one będą po prostu na tych fałszywych umocnieniach się gromadzić. Jako, że to już jest w sumie czas, kiedy będą tutaj od czasu do czasu przychodzić, to też warto byłoby zostawić sobie tutaj trochę ludzi. I teraz tak, to nasz baner, przynajmniej mają ochronę przed deszczem, tak sądzę. Dawajcie tutaj więcej tych banerów. Dobra, mamy już tutaj pierwszą linię. I na czym będzie polegała nasza taktyka? Nasza taktyka polega na tym, że wybudujemy lekkie umocnienia. Tak, dwa przed tym. I te lekkie umocnienia będą brały jako jakby taki główny atak, kiedy będą te wybuchowi goście przychodzić. Oczywiście mamy tutaj taki przerwę, ale jeżeli dobrze to zrobimy, to powinniśmy sobie w miarę to w tym poradzić. Więc wydaje mi się, że tutaj na razie wszystko może pozostać. Tutaj jest kolejny poziom. Ile to jest? Raz, dwa, pięć. A tutaj mamy 8 metrów, więc co takiego jest, że to lepiej działa niż... Chcę najpierw zobaczyć to z tymi. Okej. Widzę już. Czyli, że musimy dodać kolejne poziomy.
wtedy jest mocniejszy mur. Oczywiście to jest w sumie cała ta gra, która polega na tym, że dodaj więcej tego, to wtedy będzie mocniejsza. Ale jak sami widzicie, to też jest trochę kosztowne. Ale wydaje mi się, że mamy wystarczająco. Tak, mamy wystarczająco, ale podstawy są słabe. Wiecie co? Może po prostu powiększymy to, żeby było trochę wyższe. Tylko pytanie jest, na ile to musi być wyższe, żeby się to nam opłacało. W takim razie wydaje mi się, że zrobimy taki test tutaj. To jest od samego spodu. Okej. Dajemy sobie to, to już jest lepszy poziom. Ale jak damy sobie tutaj te rzeczy, to tylko nam lepszy o to. Tak. Musielibyśmy mieć na tym poziomie. Okna to tylko jest przedłużenie. Ale potrzebujemy o tutaj. Dobra, to jest pierwszy poziom. Mam pewien plan. Już trochę mi się genialne plany zaczęły pojawiać w głowie. Takie się pojawiają zewsząd. Mój genialny plan polega na tym, że pierwszy poziom murów będzie taki pełny. I żeby po prostu dostać o ten bonus. Ile musi to być? Okej, to musi być... Okej. Czy to musi być na oknie? Raczej nie, bo... Nie było. Okej, a spróbujmy to zrobić inny sposób. To jest teraz kombinowanie. Okej, zróbmy o tak. I... Dajmy to na górze. A mamy jeszcze to, ale to nie powinno nam nic dać. O Jezu, ale coś nas przesuwało. A w taki sposób. To jak to działa? Mamy raz, dwa, trzy. Czekajcie, to musi być zestakowane. Zestakowane bloki, czyli że pojedyncze. I teraz. W sumie możemy dać o tak. Chociaż to jest strata trochę materiałów. No, teraz eksperymentujemy, więc... Bo ostatnio to użyliśmy... dwa razy tych... o tych... Okej... Ciągle się gubię, gdzie jest oto... No, jest ulepszony. Ale nie tak, jak chciałem. Okej, ulepszenie kolejny poziom. No i mamy już to ulepszenie. Jest na tym poziomie. Czy to musi być jakoś od
Może to jest, jeżeli chodzi o wysokość. Tak, totalnie, totalnie. Ale dodajmy dwa z tych. Dajmy to. Okej, udało nam się. Czyli mur musi być na tyle wysoki, aby dostać to ulepszenie. W sumie ulepszenie mamy tutaj. Budynek tamten to jest pokazowy. Więc będziemy musieli tutaj zmienić w takim razie o to. Dobra, możecie spadnąć, że tak powiem. Bardzo chętnie bym to zobaczył. Okej. Więc zdejmujemy te wszystkie obrony. Okej. No i zejdź. Tego nie chciałem akurat. Spadli wszyscy. Dobra. W takim razie, jeżeli już nieco wiem, jak to wygląda, to mogę przecież wybudować w miarę dobre mury. Okej. O, masz raz, nie mówcie, że ten gościu... ten gościu się zablokował na tym... Okej. W takim razie, jeżeli już wiemy, jak to dokładnie działa... W takim razie czas zbudować mury od nowa. Mamy w miarę dużo materiałów, nie mamy drewna. Więc... To jest najbardziej smutna rzecz w tych wszystkich sprawach. Ale... Wypełnimy tutaj luki i już powinno być. Okej. Mamy już to. Teraz czas na okna. Nie powiem, ten mur jest naprawdę przekozacko wygląda. Okej, i teraz czas na kolejny poziom. To, co bym zrobił, to może bym oddał tutaj. O tak. Ale nie, dobra. Myślałem, że to zejdzie na sam dół. Ale nie, nie schodzi. Okej. No, teraz ten mur wygląda przekozacko. Okej, i teraz drugą częścią muru będzie podstawa. Tak. Będzie podstawa do tego, żeby tutaj ludzie mogli chodzić. Więc... Na tyle. Okej, nie mamy kamienia. No, nie dziwię się. Mogło nam zabraknąć. Okej. W takim razie mamy w sumie w miarę wszystko wybudowane. Ten mur powinien wytrzymać w miarę co. Na nasze nieszczęście jest tutaj strasznie dużo miejsc, które będziemy musieli bronić. Jak to jest z kamieniem? 55 kamienia na minutę to nie jest zbyt dużo. No, brakuje nam zasobów. Okej, wybudujmy w takim razie magazyn, tak jak chciałem. I to będzie kolejna runda, której zbytnio nie możemy nic zrobić. Kamień, brak kamienia.
Okej. Okay. Więc tak, ty pójdziesz, żeby zebrać tutaj to drewno. Potrzebujemy go. Ulepszenie na trzeci poziom raczej nie będzie zbyt szybko tutaj dla nas. Ten magazyn musi się nam wybudować. A kamieniołom na następny poziom to na pewno będzie też nas kosztował. Okej, okay, w takim razie jedyne co możemy zrobić to poczekać na to drewno, żeby się nam zebrało na ulepszenie. Oxygen is dwindling. Okej. No nie uda nam się zdobyć, dlatego że nie ma tlenu. O, ma środ, zapomniałem. O nie, zapomniałem, że przecież będą nas atakować. I zostawiłem mur bez obrony. Oj, oj, oj. Dobra, dobra. Ile to kosztuje? 6. O nie, są zbyt blisko, żebym wybudował. Ale tutaj już mogę wybudować. Okej. Szybko, szybko. Schody, schody, schody. Tak, robię starą technikę, którą zobaczyłem w jednym z budynku. Potrzeba więcej podparcia. No tak, tak, tak. Tylko, że w tym wypadku w sumie możemy o tutaj być. I wy idźcie tutaj. Nie, w ogóle kolce. Wydaje mi się, że dosłownie nie musieliśmy tego robić, dlatego że kolce załatwiły tamtych gości. Low oxygen production. Low? Ledwo co wybudowałem coś. Okej. Tutaj to potrzebuje kamienia. Okej, w takim razie na razie te kolce sprawdzają się, nie powiem. Ale potrzebujemy już tego trzeciego poziomu naprawdę. Potrzebujemy tym tlenu. Ale na szczęście dzięki magazynowi goście już nie muszą iść tak daleko i zbieramy wtedy dzięki temu trochę szybciej. O, maści los. Ten magazyn naprawdę przyspiesza. Okej, budujcie już tutaj. Potrzebujemy tego tlenu. Okej, 540. No to trochę czasu zajmie. Okej, odblokowuj. Potrzebujemy lepsze pompy powietrza, dlatego. Jeżeli chodzi o budowę, możemy wrócić do niej. Tutaj możemy w sumie usunąć okna, z tego względu, że nie mamy tutaj zasięgu. Pytanie jest takie, czy jak postawimy elementy kamienne, to nie, tutaj nie będzie ulepszony. Jak wysokie to musi być, żeby teraz się ulepszyło? A, tak wysokie. Okej. W takim razie tutaj mamy wszystko zrobione. Zróbmy teraz tutaj dla nich tutaj schody.
Dawajcie schody. Trzeba będzie jeszcze wybudować dach. O tym zapomniałem. Dobra, wiecie co? Możemy zrobić tak jak ostatnio. Oprócz tego miejsca, tutaj oszczędzamy, że zrobimy sobie o tutaj. O taki zadaszenie z kamienia. Zadaszenie z kamienia. Oczywiście, że musiałem zapomnieć o jednym. Okej. I już mamy teraz tylko schody, tylko że mamy zbyt mało kamienia. Więc będą musieli poczekać na schody. Okej. Ile kosztuje kolejny magazyn? 405 drewna i 14 ludzi. Może chałupy byśmy pobudowali? Chociaż bym poczekał na koniec, gdybym zaczął budować domostwa. Ile to kosztuje? A, kosztuje w sumie mało, ale musimy... Musieliśmy tutaj zorganizować to. Okej, atakują ponownie. Ale już mamy schody. Ha! Dobra, idźcie tu. Że co? O, masz los. Nie mówcie, że to jest zbyt wysoko. Jest zbyt wysoko. Okej. I jak teraz jest już dla was okej? Tak, okazuje się, że tak. Jest dla nich ok. Jej. No nawet się udało do tego dołączyć. A, bo wcześniej to stało na tym, dobra. Już rozumiem. Okej. Dobra, mur jest w sumie gotowy. Teraz tylko trzeba by było dodać te wszystkie bonusy. It's me, righto. Huh? Right away. Okej. Nie powiem, jakbym zobaczył coś takiego, to bym się naprawdę bał. Dobra, zbliża się fala. Mamy mało surowców na wybudowanie kolejnego muru. Aby się przydało. Wymagany budynek do wzrostu. Będą warsztat działonowych. Okej. Warsztat działonowych potrzebuje tutaj tego i potrzebuje pompy, żeby ogarnąć. Tutaj moglibyśmy ogarnąć, tylko że zablokowaliśmy przejście. Tutaj w środku nie mamy. Nie mamy. Tutaj mamy. Okej. Akurat tak chamsko postawili, że kawałek jest za tym. No nie powiem, trochę chamsko to zrobili. Okej. Teraz zróbmy o tak. Zróbmy schody tutaj. I teraz już jest lepiej.
Zawsze moglibyśmy tutaj postawić. Ale ile to kosztuje? A, zbyt drogo. Dobra, mamy dwa kamieniołomy tam i dlatego też nie chcę zbytnio postawić nowego magazynu w głupim miejscu. Może przy jakichś tartakach czy czymś takim byłby dobry magazyn. Możemy już budować Możemy też wybudować lepszy tutaj, jeżeli chodzi o powietrze. Tak, tak, wiem. I nasz projekt. Bum. 69, no to niedługo powinniśmy sobie poprawić tą te statystyki. Oxygen is dwindling. Dobra, jeszcze tutaj postawimy. I możemy zacząć budować domostwa. Okej, więc to na razie tyle możemy zrobić. Okej. Wygląda na to, że nie, się nie wyczerpują zapas. A, wyczerpują się. Dobrze, budujemy dwa na raz. Okej. Produkcja już lepiej wygląda. Kamienie. Dosłownie by się przydało, żeby mieć na ten magazyn. Okej. Czyli idą stąd. Wydaje mi się, że tutaj byłoby idealnie. Muszę cofnąć o tą budowę. Okej. W takim razie czas na budowę murów. W razie czego, jeżeli nie będziemy mieć tych składników materiałów, to po prostu. A, tutaj jest nisko. To po prostu będziemy próbować jak na czas robić to. Okej, w takim razie jeszcze okna. Okna to zawsze zależy. Czy nam się uda tutaj drugi mur wybudować. Okej. Ale na razie niech tutaj stoi to. Wybudujmy na razie tylko to, dlatego że będziemy potrzebowali na to. Dobra, jeszcze i tak mamy mnóstwo czasu. Mamy jeszcze mnóstwo czasu, więc nie martwmy się, nie panikujmy. Okej. Niech się to wybuduje. W sumie nawet dobrze, że tutaj tak stoi przed kamieniołomem. Weźmy w takim razie naszą grupę. Ale szybko ta kamera się trochę obraca. Aha, fajnie. Okej. Możemy to usunąć. I możemy dobudować tutaj potrzebne elementy. Okej. Mamy już większość rzeczy. Teraz by się przydało tylko wybudować schody. Oj. Nie, dobrze robiłem.
Okej. Schody wybudowane. Daje mi się, jak tylko część jest tylko umocniona. I teraz okna. Co to jest? Silos powietrzny. Zwiększa limit magazynowany dla terenu i pozwala badanie. To mogłoby się przydać. Byśmy potrzebowali aż tak bardzo. Co tam jeszcze? Coś tam pisało jeszcze, nie dokończyłem. Pozwala na badanie ulepszenie jego produkcji. O, nie. Bro, dlatego budujemy. Jeżeli pozwalasz na ulepszenie produkcji, no to wiadomo, że bierzemy ciebie. Postawmy w takim fajnym miejscu. No, idealne. Czekajcie, czy... Nie, chyba nie zablokowałem. Wiecie co, może lepiej sprawdzę. Okej. No ta kamera czasami się rusza szybko, czasami wolno strasznie. Okej. Dawajcie teraz tutaj. Budynek, wymagany budynek. No to wiem, że muszę mieć ten warsztat dzieł nowych, ale nie mam zbytnio czasu na to teraz. Naprawdę jest tutaj o wiele więcej ważniejszych rzeczy niż warsztat dzieł nowych. Okej, mur stoi. Jeszcze tylko tutaj dodamy okna. I już cały mur jest. Okej. Więc... idźcie tu. Ciekawe, czy on w ogóle po tych schodach wejdzie. O, maści los, on wchodzi po tych schodach. Okej. Czy ty jesteś teraz przez deszcz? Chyba tak. Trudno określić, czy jest tutaj przez deszcz tutaj. Okej. Zbyt bardzo się patrzyłem na to, czy jest przez deszcz. Okej. Musimy ostatnie już dociągnięcia zrobić na szybko. Okej. Dobra, nie mamy już minerałów, nie mamy drewna. Oj, to jest gorzej. I jeszcze... jeszcze... druga linia. Okej, mamy drugą linię. Wiem, że wymagany jest budynek do wzrostu, ale obecnie potrzebuję tutaj ogarnąć sobie całe zabezpieczenia. Okej, tutaj więcej kolców już nie postawimy. Jest wystarczająco dużo. Więc tylko postawmy w takim razie bonusy. Dobra, idź tu. Jeszcze tutaj postawmy bonusy. A gdzie to jest? Bonus. Tutaj. Dobra, dajmy tobie. Dajmy tutaj gościowi. Nie mam z kamienia. Okej. Abyśmy przetrwali tą falę. Się obróciłem, a tam się okazało, że jest kolejne. Okej. Post me high. Więc w takim razie idź na tą bramę. Wait a second. My nie mamy bramy.
Ja się nie dziwię, że tutaj nam przeszli, jeżeli bramy nie mamy. Dobra, musimy na razie to zamknąć. Mamy w ogóle składniki na to? Dosłownie, ten moment, kiedy się obróciłem, a tam z tyłu kolejne miejsce do ataku. Czekajcie. Wait a second, tutaj nikt nie atakuje. Dobra, wszyscy wycofać się na tą bramę. Ej, pisze, że możemy przejść. No tak, jesteśmy pod atakiem. Oby żadnemu wam nie poszło do myśli, żeby zaatakować mój magazyn. Oby żaden z was nie myślał o tym nawet. Dobra, na razie się zajmują starymi umocnieniami, to jest w sumie nawet dobrze. Się pozbędziemy tego trochę. Okej. Potrzebujemy kamienia. Więc zdemontujemy nasze umocnienia o w tym miejscu. Dosłownie dobudowałem tutaj specjalnie całe moje umocnienia, po czym się okazało, że tutaj jest. Okej. Oby się udało. Zostawiłem tutaj tą bramę. Ona jakby w ogóle nie, tutaj nie działy te rzeczy, ale okej. Okej. Tutaj widzę, że się udaje nam obronić w miarę. Okej, udało się. W takim razie cała pierwsza armia. Idziecie tutaj. I pierwsza armia i balista. Dobra, przyjdziesz tutaj, dostaniesz. Okej, i nasza armia tutaj. Armia numer 2. Idźcie. Potrzebujemy po prostu, żeby tutaj się zająć tym i żeby po prostu oni trochę oberwali, zanim do nas przyjdą. Dobra. Okej, pytanie jest takie, czy się w ogóle uda tutaj nam obronić, dlatego że tak powiem, już się zbliżają do nas niebezpiecznie, blisko. Są koło nas. Powiem tak, albo tutaj stoimy, albo nie, dlatego że w sumie, jeżeli się stąd ruszymy, to nie zdążymy się ustawić poprawnie na murze. Okej, balista, możesz już pójść stąd. No nie, wszyscy poszli za balistą. W sumie nawet dobrze, że tutaj to atakujecie. Nigdy nie lubiłem tego muru. Okej, gdzie jest nasza główna babka? Bo my dosłownie możemy tutaj użyć umiejętności. O, shit! O, maści los. This is the last of the troops the city could send us. We're on our own now. No, dosłownie bronimy ich. Dosłownie ich bronimy przed zagładą. Oni takie, a my no więcej jednostek już nie wyślemy. No naprawdę? No naprawdę? A. Dobra. O, zapomnieliśmy o tym łuczniku.
right away. Dobra, więc tak, musimy odbudować w takim razie wszystkie rzeczy, które straciliśmy, zaczynając od naszej kopalni. I to trochę może zająć, a to jest nasze główne źródło kamienia, które w sumie bardzo chętnie wykorzystywaliśmy. Dobra, możemy zrobić magazyn. Dać tutaj. Tutaj jest akurat dobre miejsce na to. Dobra, już odbudowaliście to. Okej. Tutaj będą nas atakować. Wydaje mi się, że położenie muru w tym miejscu byłoby najlepsze, dlatego też... Okej, beacon musi być poza zasięgiem muru. Taka jedynka? No nie jesteś jedynką. Dobra, niech tutaj zejdą. Zrobimy ten beacon, żeby tutaj mieli dostęp. Naprawdę potrzebujemy tego miejsca. Pytanie jest takie, ile potrzebuje główny kamieniołom? W sumie już pisze, że możemy go mieć, ale... Najpierw by się przydało, żebyśmy mieli tutaj dostęp. Okej, okay. Zajmijmy się tym, wybudujmy główny kamieniołom. Jest wejście, o tutaj. Okej, okay. Buduj. I teraz można byłoby się zająć tym murem. Dobra, nie, jeszcze nie. Na razie się zajmiemy tutaj. Trzeba będzie wybudować jednostki. Bo wiadomo, że syrena jak przyjdzie, to będzie ona szalała po tym murze. Tutaj na pewno musimy wybudować sobie bramę. Ponieważ zapomnieliśmy o tym. Naprawdę, jak się obróciłem i zobaczyłem, że tam z tyłu jest coś, to takie... O mój Boże. Okej. Okay. Brama jest, jeszcze ją tylko wzmocnimy. No jest naprawdę dużo scrollowania. Brakuje mi trochę tych zakładek, ale wtedy byśmy mieli ich naprawdę zbyt dużo. Za mało miejsca. What? Gdzie? Kiedy? Jak? A, tutaj. W sumie wbijacie się na to i to was naprawdę zabija. No, te pułapki naprawdę są mocne, więc... Okej, okay. Akurat wszedł tak pomiędzy. Dobra. No, teraz jak dodali tych wybuchowych, to naprawdę jest dla nas... O, 532, dobra. Uda nam się zdobyć w miarę tego. To, co bym teraz sobie zainwestował, to na pewno w ulepszenia. Potrzebujemy tych ulepszeń. Co to jest? Zwiększa limit żołnierzy. Wydaje mi się, że to się przyda, ale... Dobra, mamy... Na razie to nie jest aż takie kosztowne. Ten kamieniołom moglibyśmy usunąć. Nie możemy go usunąć. Nie cierpię tego, że nam nie pozwalają niszczyć tych budynków, które wcześniej były, ponieważ to jest takie, że w sumie nawet nie możemy nic zbytnio z tym zrobić. Ok, jak to wygląda? 321. Będziemy potrzebowali dużo powietrza. W takim razie się rozbroimy kilka wież tlenowych i damy tutaj. Ok. Dobra, wieża trenowa powstaje. Jaki to jest? 140, nie jest tak źle. Przydałoby się jeszcze trochę dorobić chałup. Okej. Dobra, mamy minus 31, ale powinno być w miarę porządku.
Za mało zasobów. Czego nam brakuje? Drewna. Dobra, więc czekamy na drewno. Ale te chałupy powinny mieć teraz więcej ludzi w sobie, więc nie powinno być aż tak źle. Będę budynek do wzrostu. No wiem, że jest wymagany, ale nie mamy zbytnio teraz możliwości wybudowania. 680. No to trochę zajmie, bo musimy tutaj to dokończyć. Jeszcze powybudować te wszystkie chałupy, które niszczyliśmy. No, ale mamy już na plus, więc teraz musimy tylko poczekać na drewno. Lepsze tartaki by się przydały. Ciągle atakują nas z tej strony, czy atakują nas z dołu? Czy atakują... O Jezu, mogą atakować z tego? Nie wiem skąd atakują w głównej mierze. Chyba atakowali z tej strony, my ich załatwiliśmy. Okej. W takim razie czas pomyśleć o murze, bo mamy już mnóstwo kamienia. Okej. Mur musi być gdzieś o tutaj. Żeby też było miejsce na mur pomocniczy, ale ten mur musi mieć bramy. Okej. To zmienia postać rzeczy, ponieważ jeżeli coś ma bramę, to znaczy, że jest słabsze. To dowiedzieliśmy się z wielu różnych innych naszych eskapad. W takim razie budynek nie ma drogi do cytadeli. Budynek nie ma drogi. No nie ma, bo wybudowaliśmy na jej drodze. Okej. Już masz. I wraca nam powietrze. Dobra, dobra. Pytanie jest takie, czy jakieś ulepszone rzeczy, o właśnie, możemy wybudować, bo chciałbym, żeby tutaj lepszy tartak powstał. Okej. W sumie możemy wrócić do budowania. Kiłki. Tutaj brakuje nam trochę tego. A dałem mniejszym lokiem. Okej. W sumie jak to padnie, to i tak będzie podwójnie, więc możemy podwójny blok dać. Okej. Za mało miejsca. Tutaj nie możemy wbudować, ale mogą przejść nam. Aby nie przeszli. Bym wtedy płakał, jeżeli się okaże, że mogą przez to przejść. Czekajcie, czy my dobrze to robimy? Nie, bo tutaj powinno być 2 metry. Okej, tutaj wydaje mi się, że ten mur jest strasznie porąbany, że coś może pójść nie tak strasznie. Okej. Tutaj tak naprawdę nie musi stać nic. Tutaj może o tak to stać. Tak samo tutaj, może być tylko pojedyncze okno. I co tutaj jeszcze? O, tutaj jeszcze dobudujemy to. Jak tam było, że chyba jeden poziom i to wystarczy. Tutaj też dodamy jeden poziom. Okej. A, tutaj... Nie, bo tutaj akurat jest trochę niżej, więc trzeba dodać...
przesuńmy. Dodać podwójne. I teraz już jest. I tutaj już lepsze. Uuu, ale fajną bramę tutaj mamy. Nie tak jak ta strona. Okej, i teraz tylko bonusiki. No i wiadomo, że będzie nas zaatakowała syrena w ostatniej fali, więc trzeba będzie jakoś ogarnąć to. Okej. Jest taki problem, że tutaj mamy trochę niepewny teren, więc schody nie będą takie ładne jak wcześniej. No, brakuje tutaj wsparcia. Okej. Ładnie to wygląda. I w ogóle teraz jak usunęliśmy tą budowlę, to mogą z łatwością przechodzić. To też jest fajne. W takim razie idźcie tu. A. Możecie wreszcie wykorzystać tą bramę. Okej, więc na razie mamy ze wszystkich stron mury. Wow, to naprawdę wygląda super. Mamy dużą produkcję kamienia, mamy małą produkcję drewna. Wydaje mi się, że będziemy musieli zrobić sobie tutaj produkcję, znaczy się magazyn, ale potrzebujemy tlenu. Ok, oddawajcie drewno, to się akurat nam przyda. Okej, niech się buduje kolejna wieża. Przydałoby się więcej ludzi, w takim razie czas na chałupy welcome to. Wreszcie musiałem powiedzieć ten żart. Ale nie mam zasobów. Okej, niech się tutaj to buduje. Za chwilę postawimy te właśnie pozycje działonowych. Pozycję? Warsztat? Nie pamiętam jak się to nazywało to. Okej, mamy ten tutaj, 179, to się ledwo co zmieniło. Magazyn potrzebuje 120. Przyspieszmy trochę czas. Okej. I tutaj postawimy, no niestety to jest... Na szczęście aż tak bardzo nas to nie zaboli, dlatego że to jest ostatnia runda, więc to i tak będzie zniszczone. Okej, widzę, że tutaj nas atakują, a to jest, że tak powiem, teren, gdzie mamy ludzi. Okej. Więc tak, potrzebujemy na pewno teraz zacząć produkować ludzi. Niestety oni kosztują drewno, którego niestety mamy mało. Więc ogarnijmy sobie warsztat działonowych. 240, 680. Jak tam magazyn? Okej. Magazyn ledwo co zmienił. Chociaż trochę szybciej przeleciało do nas. Okej, w takim razie warsztat działonowych. Tak, tak, zauważyłem. Trudno tego nie zauważyć.
Okej. Mamy taki problem, mamy mało ludzi, a mamy mnóstwo pozycji, co trzeba będzie się bronić. Nie lubię tego. Zapiszę na wszelki wypadek. Dobra, buduj się w warsztacie, ale... Mamy dużo surowców, mamy mało co z nich, możemy z nich wykorzystać. Co jest takiego, co nam wymaga kamienia? Nie powiem, musimy zainwestować w kolce. Więc i tak tutaj dodamy je. Wiecie co, jeżeli mamy tutaj te drewniane wieże, to możemy je zburzyć. Trochę odzyskamy drewna. I w ich miejsce postawimy oczywiście nowe kamienne. Ale nie mam zapewne ludzi, nie mam drewna wystarczająco. Dobra, leć czas. Potrzebujemy drewno. Dobra, trochę się powiększyło. Tak. Okej, więc tak. Mamy tutaj pierwsze symptomy no, potężnego ataku. Wydaje mi się, że balistów zostawimy na pewno po jednym na każdym z tych. I specjalne rzeczy nie potrzebują drewna, więc dzięki temu też trochę zyskamy. Dobra, więc tak. Ty łuczniku tutaj. Nasza specjalna grupa będzie po prostu chodziła dookoła. Okej. Zawsze w każdym poziomie jest przynajmniej brak czegoś. To mnie najbardziej wkurza. Że tutaj mamy brak właśnie tych... Mamy brak tych, jak to się nazywa, drewna. Chociaż pisało, że nie będziemy mieć kamieniołomach, ale okazało się być nieprawdą. Okej. Ty pójdziesz tutaj. O, jeszcze tutaj nie mam tych, więc to się przyda. O, zapomniałem jeszcze, żebyśmy dobudowali pierwszą linię. W sumie bramy możemy zamienić podczas ataku na... na normalny mur. Więc to też nie jest aż tak źle. Oby. Więc tak, jeszcze tutaj sobie ogarnijmy wzmocnienia. I oby to wystarczyło. Okej. Okej, to jest jedyna rzecz, którą możemy teraz ogarnąć, czyli lekki murek. Wydaje mi się, że jedną z najważniejszych punktów obrony jest ten lekki murek, bo on bierze na siebie większość pierwszego ataku. Okej. I w głównej mierze będzie polegało to na tym, że jak nas zaatakują i wyjdzie syrena, to my tam będziemy budować linię obrony. Okej, tutaj też by się przydało. W sumie mamy tyle kamienia, że możemy tyle linii obrony pobudować,
że tak naprawdę nie będzie aż tak źle. Okej. Sprawdzam tylko, czy wszystko tutaj jest wypełnione. Olce to jest jeden z najważniejszych elementów naszej obrony. Okej, mamy tutaj jeszcze łucznika. Wracaj szybko. Ty się akurat tutaj przydasz. Zaraz, szybko idź. Okej, no wiem, że zaczyna się. Okej, syrena wyszła. Ile masz życia? Masz normalny ilość życia. Kusznicy. Macie na ustawione tak, jak musicie. Czy możemy budować? Okej, możemy budować. W takim razie... Niech tutaj zostanie dobudowany kolejna linia obrony. Podoba mi się, że po prostu wykorzystuję AI, żeby się bronić. Okej. Tutaj czasami trudno określić wysokość. Okej, czy linie murku powinny być okej. Zawsze możemy go dobudować, wiecie. Bo mamy aż tak wysoki mur, że on naprawdę jest... W miarę. Wydaje mi się, że dobuduję murek. Okej. I naprawdę mam tyle tego kamienia, że naprawdę mogę ten murek dobudować dosyć potężny. Okej. Więc tak, na razie niech się tutaj gromadzi. Ja tutaj tylko ten murek dobuduję. Na szczęście nasze postacie nie potrzebują aż tak bardzo widzieć przeciwników, więc nie jest aż tak źle. Najgorzej to będzie, jak będą ci, którzy przedostaną się przez syrenę, bo ci to akurat, nie powiem, będą trudni do ogarnięcia. Tak, już rozpoczął się atak, a ja tutaj dosłownie buduję kolejne zabezpieczenia. Dosłownie ja bym to minął, ale wiecie, AI jest głupie. Oj, tutaj zapomniałem dobudować część murku. To tak głupio brzmi. To jest prawda. Okej, pójdźmy do przodu, ponieważ to są dwa elementy, które są nam potrzebne do budowy. Nie przedrzecie się przez to. Poza tym, że jest po środku takie mega łatwa rzecz do przejścia, ale na pewno przez tamto, co wybudowałem, nie przyjdziecie. Poza zasięgiem wzroku? Czekaj, czy tam w ogóle nikogo nie wysłałem? Oj. Są jednego balistę. To może być problem. Okej, niech zmieni kolor. To oznacza, że już jest gotowe. Okej. Nie powiem, raczej już bym nie widział, do czego strzelam i w ogóle bym nie strzelał, bo bym nie widział, czy coś jest. Ale gra powinna ogarnąć w jakiś sposób się. Okej. Dobra,
O, zostało nam mało kamienia. To znaczy, że czas na... W sumie nie wiem na co. Dobudujmy jeszcze jeden poziom tutaj. Dobra. Ojej, jak ocenka. Niemożliwe. O nie. It is a dark comedy. We had walked away from this monstrosity to save Ogar. But it simply crawled to us. O, nie spodziewałem się tego. Don't let them get close to the city. Not one step. Okay. Nasza balista dopiero dochodzi. A czy mamy jakiegoś gościa, który cokolwiek nas tutaj... Pytanie jest takie, gdzie jest ten? Ten już jest przy drugiej bramie. Co oznacza, że możemy dobudować. I... Bum, bum. Dobra. Zajmujemy się tym. I to jest jedyne, co możemy teraz zrobić. Znaczy się, w sumie jeszcze możemy ulepszyć kolce. Tutaj mamy w sumie ulepszone... Oj, są. Tutaj dopiero przychodzi ten gościu. Dobra, więc ty... Możesz przyjść tutaj i im pomóc. To pomoc będzie bardzo chętnie widziana. Ok, wygląda na to, że nasza pułapka dobrze działa. A syrena... Syrena... też atakuje. Jaka głupia. Oj. No, w tym miejscu trochę ich jest sporo. Dobra, wygląda na to, że my ich nie widzimy. Oni tutaj nam powoli biją. Ona uciekła? Oh shit. Gdzie? Okej. Okay. Pierwsza grupa. Szybko tutaj. Dobra, na szczęście nasze mury się mocno trzymają. Aż za mocno. Dlatego, że w sumie nie mamy ich zasięgu. Oj. Okej. Okay. Dosłownie ominąłem to kawałek. Czekaj, mamy coś? Ej, mamy teraz drewno. A, nie możemy dobudować. Dobra, idź tu, dlatego że potrzebujemy obrażeń wzmocnionych. Dobra, powoli się przybijają. Dobra, oberwuję. Dostaję. Tutaj powoli się tym zajmują. Oprócz tego gościa... oprócz tego gościa tam nikogo nie ma. Okej. Okay. Dobra, tutaj idzie. W takim razie... Grupa numer jeden, idziecie tu. Na tym polega cała nasza taktyka, żeby po prostu jak już są są w jednym miejscu, to żeby grupa po prostu przechodziła z jednego miejsca na drugie. Tutaj zostawiliśmy jakiegoś gościa. Oni nic nie widzą. Super. Nie można było się zorientować, że nic nie będą widzieć. Ale, okej, okay, jest przejście.
i wszystko działa tak, jak chce. Okej. Okay. Będziemy musieli za drugim razem patrzeć, czy nasi wojowie w ogóle coś widzą, dlatego że to może być trochę przydatne. Okej, okay, co atakujecie? A, atakujecie mało znaczącą rzecz. Okej. Okay. Idźcie tu. Ej, uciekasz? Serio? Dobra, gdzie teraz będzie? O, masz ci los. Aha. Dosłownie chwilę temu tam byliśmy. Dosłownie. Yes? Mhm. Yep. Nasze jednostki ledwo co mogą zobaczyć, więc... Okej. Dobra. Jeden łucznik plus balista w miarę sobie radzą. Tylko, że balista nic nie widzi. O, coś zauważył. Okej, dlaczego? Czyżby zniszczyli nam... Schody? Nie. A nie, bo... Zniszczyli tamto. Okej, okay. Kto nie może dojść? Oczywiście, że główna bohaterka. Okej, okay, zniszczyli nam tutaj podstawkę. Trzeba będzie się zająć tym. Dobra. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest. W mało znaczący mur. Okej. Okay. Strzel tutaj, dlatego że ich strachem tutaj sporo. Okej. Okay. Tutaj strzelamy. Znowu jest. Nawet mamy trochę szczęścia. Wyjątkowo. Okej. Okay. Wracajcie na ten mur. Coś jeszcze tutaj żyje? No w sumie żyje nawet. Czekaj, czy to jest dobre? Znaczy się zniknęło, ale wydaje mi się, że tutaj ma wyjść. Tak, wychodzi. A nie żyją tutaj już. O, to dobrze. Dobra, balista jest dobry na takie ataki. Tutaj też mamy balistę i tylko balistę, ale on nic nie widzi. Okej, jak to wygląda tutaj? Tutaj też mało co zostało. Dobra, jesteście już tam? Dobra. Czasami trudno mi zaznaczyć ich, dlatego że... Po prostu nie da się. Okej. Okay. Jej! Atakujcie ją! To nie jest tak, że... No naprawdę ciągle ucieka. Nara, gdzie teraz się pojawisz? No serio? Znowu tam. Dosłownie czuję się jak jakiś cyrk obwoźny. Okej, na szczęście ci się trochę potrafią zająć tym. No w sumie wszystko inne już zniknęło, więc... Dobra, balista naprawdę jest dobry przy takiej taktyce. Chociaż czasami się zajmuje głupimi sprawami. Już myślałem, że zniknęła. Nie, zniszczyło nam naszą górną umiejętnienie, które powodowało, że w sumie nasze mury nawet były jakieś dobre. Serio? No serio? Dobra, wiecie co? Może po prostu wślemy tylko kawałek naszych jednostek. Tutaj, żeby... Okej. Okay. Więc tak, zostawimy tutaj łuczników, dlatego że oni mają tutaj pusta.
Miotacza też, dlatego że on tutaj ma zasięg. Zdobywcę zostawimy tutaj. W sumie stoicie w dobrych miejscach. A, nie stoicie, dlatego że wracacie. Wydaje mi się, że Iris zostawimy też w tamtym miejscu. Dlatego, że jeżeli ciągle będziemy się bawić w ciuciu babkę, to naprawdę się zdenerwuję w pewnym momencie. Okej, potrzebujemy naszego pusznika. Wracaj tu. Dobra, jak to wygląda z tym? Wygląda to tak, że w sumie nasz jedyna pozycja, która nie jest aż tak bardzo broniona, w takim razie niech nasz łucznik wróci tutaj, bo musimy się zająć tym. Okej. Zmieniliśmy. Okej, dlaczego nie możesz dojść do miejsca? Okej. To wiele wyjaśnia. Okej, nie musisz. O, masz los. Zamknęliśmy tego gościa i nie może wyjść. Dobra, musimy mu stworzyć bramę. Gdzie była wcześniejsza brama? Tutaj. Dobra, możesz wyjść. Zostawimy już tutaj tą bramę. Brama. Dobra, musimy odbudować to, dlatego że dosłownie bez tego to my nie wyjdziemy. Dlatego czasami robię te podwójne schody. Okej. Dobra, gdzie jesteś? Serio? Przed chwilą ciągle bawiliśmy się w ciuciu babka. Tym razem po prostu zmieniłaś pozycję. Dobra. Zajmijcie się tym. Ona... Zgaduję, że niedługo się zrobi faza, kiedy będzie wchodziła do środka i wtedy trzeba będzie trochę ogarnąć wewnętrzne mury. Łucznik. Przesuń się tak o jedną rzecz. Idealnie. Poradzimy sobie tu. Może być problem, ale tak, wreszcie jest w tym miejscu. I pytanie jest takie, no właśnie, czy miałem jakieś jednostki, które tutaj nie stanęły w rozkroku. Dobra, powinniśmy sobie w razie czego zawsze mamy trochę kamienia. Tutaj dobrze, że mamy te podwójne okna, ponieważ jak jedno nam zniszczą, to wtedy nie ma problemu aż takiego dużego. Jednostki potrzebują przestrzeni. Co się stało? O tak. Aha. Jednostki na pewno potrzebują przestrzeni. Wydaje mi się, że zostawienie tamtego nie było zbyt mądrym pomysłem. Chowasz się? O nie. To jest ten problem, że my tutaj trochę mało mamy tego. Okej, strzelajcie do niej. Naprawdę nasze mury tego nie wytrzymają niedługo. Gdzie ty strzelasz? A zgaduję, że gdzieś tak pod wodą tutaj się pokazuje. Okej. Więc czas...
czas na poświęcenie, czy nie? No, musimy poświęcić trochę drewna. Okej, więc dobudowałem kładkę. Okej, gdzie ty się teraz pojawiasz? O, tam, dobra, to jest nawet dobrze. Tutaj musimy... musimy naprawić mur. I teraz możemy też w sumie dodać kolce, tylko te podstawowe, dlatego że jest taki problem, że zbytnio nie mamy materiałów na nie. I jako, że tutaj mamy przejścia, to możemy zrobić coś takiego. I oni teraz będą przez to, jak będą przez to przechodzić, to będziemy oczywiście mieli możliwość ich załatwić. Okej. Są. Dobra. Dobra, zajęliśmy się częścią. Tutaj się zajmą tym. Oj, 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 oj. No, będzie bolesne. Okej, schody nam trochę uszkodzili. Ale nie jest aż tak źle. Już ma połowę życia. Atakuje... część... A nie, atakuje w sumie mur, który nie jest zbytnio... zbytnio nie, nic nie znaczy dla nas. Okej. Kurde, nie udało się tutaj wziąć. Dobra, ale powinniśmy mieć niedługo umiejętność. Okej, ucieka, gdzie uciekasz? Uciekasz jak zwykle daleko od nas. Hehehehe. No, kto by się spodziewał. Okej, ile masz życia? Możemy nie brać ciebie. Ty ją. Okej. Wiesz co? Niech jeden z tych przeciwników atakuje tylko nią. No nie powiem, zbyt dużo damage'a nie zadajesz. O nie! Ale nasz moc drewniany nadal istnieje. Oj, 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 oj. To będzie bolesne. Au. No, straciliśmy wszystkie nasze podpory. I zbytnio nie mamy drewna. Dobra, czy nasz łucznik złapie tutaj? O nie. Nie dobijaj nas. Dosłownie nie mamy... nie mam już żadnych surowców. Bym musiał zacząć jakieś konstrukcje swoje z wewnątrz garnąć. Okej, strzelaj. Jesteś ostatnią naszą nadzieją. Nie! To zniknął! Nie ma go! Zabili! Zabili naszą ostatnią nadzieję. Okej, w sumie jedyne co może nas teraz utrzymać to ten mur. Jest taki problem, że raczej nas długo nie utrzyma, tylko że nie możemy... Wait, second, możemy. Okej, musimy tutaj dobudować. Dobra, musimy skądś jakąś naszą starą budowlę wziąć i ją... ją po prostu zabrać. Myślę, że tutaj te mury już aż tak bardzo nam nie są przydatne. Więc ściągniemy sobie je. Potrzebujemy trochę kamienia. Więc ten mur byłby dobrą dla nas pożywką. Przynajmniej teraz wiemy, że na czas ataku trzeba przygotować sobie dosyć duży zapas kamienia. I tak... tutaj. I tak. To jest nasza ostatnia możliwa platforma. Chodźcie tutaj. Okej. Pojawiacie się. Okej,
Szkoda, że ten atak nie jest dłuższy, bo tak to tak trochę mało zadaje damage'a. Okej. Okay. Myślałem, że już ucieka. Tak, to jest tylko atak kamieniem. Ty masz na nią atak, ty masz na nią. Uj, 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 uj. To było mocne. Dobra. O nie, atakuje nasz najgorszy mur. Jeszcze się nie... Jeszcze się... Nie udało nam się po ostatnim ataku bronić. O nie! Mają przejście! Dobra. Idźcie na pozycję. Na pozycje tutaj obronne. To jest nasza ostatnia pozycja obronna. Czas na szybko wybudować mur. Okej. Okay. To jest mur ostatniej nadziei. Ponieważ więcej tutaj nie mamy nadziei, jeżeli chodzi o to. Więc... Co to jest za blok? Więc w głównej mierze polega to na tym, że... Że ta grupa będzie po prostu stała na tym. I modliła się, żeby tutaj ich nie zabili. Myślę, że to jest bardzo znakomity plan. Dobra, tutaj jesteś? A nie, dobra. Przeszło. Okej, okay. Iris. Okej, załatwiliśmy część. Okej, no mamy wyrwę w murze, ale to jest ta część muru, którą już dawno nie korzystamy. Naprawdę to jest bolesne, ponieważ zadajemy jej taki mały damage. Okej, to nie był mały damage, ale rozumiecie, o co chodzi. Raczej jeszcze trochę potrwa, zanim tam nam się uda ją pokonać. Dobra, rzuca... nadal nie rzuca w ten poprawny mur. Okej, okay. O nie, i znowu jest tam. Dobra, nasz mur ostatniej szansy. Trzyma się. To jest mur ostatniej szansy. O nie, jest ich więcej. A więc tak, myślę, że odeślemy tego balistę. Bo to jest jedyny, który może... What? O nie! Przedostali się. Dobra, Iris. Potrzebujemy ciebie. O nie, nie mamy tam... Zapomniałem, że nie mamy tam schodów. Okej, szybko schody. Dobra, musisz się udać tutaj do tego muru. Na szczęście tutaj postawiliśmy, no to, dzięki czemu nie jest tak źle. O nie, oni chcą wejść po tym? A nie, atakują nasz beacon. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jest on? You mother trucker. Je, akurat już na samym końcu, kiedy udawało nam się, żeby tutaj się nic tam nie przechodziło, to akurat musiało przyjść. Dobra, rozstaw się. Yeah.
What now? Understood. What? Mm-hmm. Where to? Okej. Hmm. Nie! Nasze jednostki, szybko uciekajcie. Let's go. Dobra, szybko nie uciekli. Ale rozumiecie, o co chodzi. Czekaj, co tutaj mamy? To był najgorszy moment, żeby oni się tutaj pojawili. Najgorszy. Masks on. Dobra, wycofujemy się na ten mur. Dobra, szybko. Wycofujcie się. A gdzie teraz? Gdzie się teraz? No nie wierzę! Ile tobie zostało życia? O, masz los, tak mało życia. Okej. Jesteśmy poza zasięgiem. Tego. Zajmijcie się tym. Ile masz życia? Ile masz życia? Aż tak mało. Ale gdzie jest nasz kusznik? Kurde, dlaczego tak daleko od ciebie wysłałem? O, shit! Kusznik. A ten bradel drewno zbiera. Dobra, możemy się zająć tym. Mamy jeszcze trochę murów, więc nie musimy się tym zbytnio martwić. Ale nasz kuszniku. Dobra, strzela, okej. Okay. To jest ważne, żeby strzelał. Uż! Okej. Dobra, szybko uciekamy stąd. Aha. Okej, został tylko jeden kościół. The pallido shines. Okej. No nie. That's right. Go low and throw. Good. Dobra. Huh? I've got this. Szybko uciekajcie. Dobra, przeszli przez to, ale są głupi. Mamy jeszcze jakieś jednostki, mamy ciebie. Szybko idź tu. Ile masz życia? O, masz jak mało życia. Dobra. Dobra, masz tak mało życia. Nie! O, no tak mało życia. Okay. Yes. Okay. I need hype. I suppose. Sure. Dobra, idźcie tutaj. Zajmijcie się nią. Ona zginęła. Nasze poświęcenie poszło na marne, panowie. Zginęliśmy, ale przynajmniej zwyciężyliśmy. Dobra, teraz tylko musimy się zająć tymi małymi gówniakami, które niszczą nam mury. Nie wiem dlaczego, ale sprowadziłem ich na miejsce, gdzie w sumie nie powinni pójść, ale okej. Okay. Masz ci los, ale to długo zajęło, jakiś ten odcinek będzie mieć, nie wiem, z 2 godziny. Ale naprawdę... Uj. No, nie, no naprawdę... Okej, powinniśmy sobie poradzić. No jeszcze, jeżeli mamy dosłownie balisty.
Okej, to chyba byli ostatni. To jest takie śmieszne, kiedy patrzysz, jest jakiś taki pojedynczy przeciwnik. A, okej. Okay. Jest achievement za to, że ta babka wróciła do żywych. Czekaj, naprawdę go nie widzicie? Post me high. Ej, naprawdę jeszcze jest jakiś? No nie mówcie, że musimy się teraz pochodzić po tym, poszukać jakichś pojedynczych gości. Czy na mapie coś pokazali? O, na mapie można to zobaczyć. O, jest tutaj jakiś pojedynczy, się zblokował. To jest trochę wkurzające, ale no bywa. Myślałem, że ten jeden atakujący w mur to był śmieszny. Nie, jeden, który się zblokował. Hold! We're not clear yet. What? Co? To Iris. It was hundreds. Even if we didn't see it. They are coming. Gdzie niby? Ja nie mam muru. Dlaczego? O, tutaj są. Czekaj, czy to może jest taka misja, która polega na tym, że i tak przegrasz, więc wiesz, więc możesz się poddać. O nie, oni naprawdę są wszędzie. Dobra, wracamy do zamku. Dobra, balisty, szybko idźcie. Okej, wydaje mi się, że to było skryptowane. Tak, to the main gate właśnie została zabita. Dobra, udało się nam. Dotarliśmy na czas. Problemem jest to, że nie na wybrany, ale musimy teraz jak najszybciej wstawić tutaj miejsca. Aha. Right you are. Sure. Where to? Okay. Too much. Every time I come back, always too much. Wydaje mi się, że raczej się nie obronimy. W sumie też nie mieliśmy zbytnio hadu. Always another chance. Yet never any choice. Ej. A no. No to już było chamskie, nie powiem. 2 godziny spędziłem na tym, żeby okazało się, że mogli dosłownie od tyłu nas zaatakować. Iris, I had so much to tell you. Forgive me. Nie mamy przypadkiem wewnętrznego muru czy czegoś takiego? Our last efforts tipped the balance in our favor. We saw her fall but once. Yet Lady Iris, how many times did she watch her mentor die? Nie mogliście nam wysłać posiłków na samym początku. Dobra. Wiem, że czasami jest to skryptowane specjalnie, żeby było takie, wiecie, że
O, ale tutaj, no i tak zawsze musiało być, ale ja dosłownie 2 godziny spędziłem na najgorszej walce świata, czyli nie miałem dosłownie jednego zasobu. We fought all night through the streets of Ogar, and we endured. Among the ruins, we inspected what remained of our city, its people, its heart, its scars. We were too weak to continue the expedition after that. And without her mentor, Iris was, well, I remember that morning clearly. Whether she left the city out of grief or hopelessness, or simply to continue her search for the Alta Perla, none of us knew. But we all knew where she went. To the dark place. To the depths. To the depths? Alone? Indeed. To the depths she went. But that's not what happened. We all know Lady Iris became the. Let's not jump ahead, friend. We wandering magpies carry trinkets of history, others do not. 2 years. 2 long years. You can rebuild a city in that time, but how do you rebuild a heart? It had been so long since anyone laid eyes on our lost overseer. She was beyond reach, deep below, obsessed with a great pearl that eluded her at every step. But take it from an old magpie, friends. If you search for something long enough, you will find it, even in the dark. Okej, okay. Dlaczego to brzmiało jak koniec gry? To wszystko na tę chwilę. Historia Alice będzie kontynuowana wraz z rozwojem wersji z wczesnym dostępem. W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi trybami gry. Wiedziałem, że to jest ten wczesny dostęp, ale myślałem, że tutaj trochę jest było więcej zaznaczone, ale zgadzam, że takie. Ej, zobaczcie, może w przyszłości coś będzie. Dobra, jeżeli tak jest, wygląda na to, że będziemy mieć trochę tego. Wydaje mi się, że w głębi to znaczy, że będzie. Bym mieć tryby typu ciągła fala, ale podobała mi się gra. Tam jest coś takiego, żeby zakończyć całą rozgrywkę 8 godzin raczej mi się nie udało, dlatego że grałem jeszcze kilka razy, ale gdybym nie grał, dostałbym to osiągnięcie, więc tak. Kolejny poziom do odblokowania nie pokazuje się i nigdy się chyba zbytnio nie pokazywał się, kiedy dostawaliśmy. Dobra, to znaczy, że to jest kolejne. Wydaje mi się, że gra oczywiście ma potencjał, bo to jest znakomite, nie powiem, rozgrywka. Taka typowa długa rozgrywka to ludzi wciąga. Jedyny problem dla mnie było takie coś, że czasem mieliśmy te poziomy, które tak naprawdę nie były ważne. Mogliśmy mieć cutscenkę czy coś takiego. Przed tym nie musieliśmy mieć poziomu. Po co jest poziom, którym tylko chodzimy? Więc tak, zobaczmy, co jeszcze mamy osiągnięcia. Skok mgły teleportuje wszystkie jednostki zasięgu Arte w niebezpieczne miejsce niepodal Cytadeli. To jest nawet, mogłoby się przydać. O co to jest? U mnie coś balisty. Bomba kasetowa. Pocisk do balisty, który rozprowadza się po udurzeniu, zadając wysokie obrażenia obszarowe. To byłoby nawet dobre. Umiejętność łowcy. Egzekucja. Natychmiast zabija przeciwników o niskim zdrowiu. Czym jest niskie zdrowie? To jest zdrowie. Okej. Okay. Zaawansowane elementy drewniane 2. Pułapki. A te pułapki chyba są jednorazowe. Okej, okay, co to jest? Jeszcze bardziej zwiększa maksymalne zdrowie Iris. To mogłoby się przydać na samym końcu. Nakłada twardszy ochronny wall, który zadaje jeszcze większe obrażenia przeciwników. To by się przydało. Co tutaj mamy? Iris używa ulepszonej arty, zapewniające potężniejsze powtarzalne obrażenia na wskazanym obszarze. To też się przydało ostatnio. Ta egzekucja jest fajna, tylko że łowcy zazwyczaj korzystam, kiedy mamy bossa. Nie opłaca mi się inaczej. Ci to byli na samym końcu. Zaawansowane elementy też mi się nie podobają. Teleportacja by się przydała. Szczerze powiem, to bym wybrał tylko... Może to bym wybrał tylko dlatego, że kiedy bym miał tutaj taką możliwość. Ale tak, to jeszcze jest długi odcinek. Mamy jeszcze Tower Defense, który da nam 2 punkty, czyli do wszystkiego chyba już. Tutaj mamy kolejną misję. No tak, to wszystko. Mamy jeszcze inne tryby, więc może zobaczmy do menu głównego.
Zobaczymy, ile zajęło mi kampania. Zajęła mi 9 godzin, czyli godzinę mniej i miałbym ten. No wiecie, ten. Achievement. Mamy nieskończony tryb. Mamy niestandardową grę. Rozpocznij nową grę. Okej, okay, czyli to jest jakiś taki randomizer. Tutaj mamy też jakieś kolejne tryby. Ja poza kampanią raczej nie będę tego nagrywał. Mamy potyczkę. To jest przeciwko komu? Potyczka. Chcę tylko sprawdzić, przeciwko komu jest potyczka. Zapewne przeciwko AI tylko teraz. Żeby dostać, żeby drugi gość był, to byłoby trochę trudno. Dobra, zobaczmy, co to jest. Okej. Okay. No jest tutaj to, potyczka. Wygląda to coś w stylu nieskończona fala. Dobra. W takim razie wyjść do menu głównego. Nie chce mi się teraz grać w tę potyczkę, ale no... Gra była fajna, polecam. Oczywiście to jest wczesny dostęp, więc no, kampania była dosyć krótka, ale wiecie, to jest coś takiego, że jedyne co mi się nie podoba, że zbytnio poszli o skryptowane wydarzenia, ponieważ naprawdę, ale pamiętajmy, no o skryptowane wydarzenia to jest człowiek się stara, a później się okazuje, że po prostu powinien umrzeć na samym początku. No, było taki jeden moment, kiedy jak już wiedziałem, to po prostu wyszedłem przed przeciwnika, żeby mnie zabił. No, w takim razie to, co jest fajne, że jest dostęp do warsztatu, tam można dostać sobie blueprinty. Wiadomo, że blueprinty to też pomagają z tego względu, że można wtedy fajniejsze mury pobudować, ale pamiętajcie, że w tej grze duże jednym z najważniejszych są zasoby. I jak raz nie miałem tego minerałów, to w drugim poziomie nie miałem drewna. I to raczej jest problem gry, która sama trochę nie rozkłada tych rzeczy w odpowiedni sposób. Że czasami się po prostu w pewnym momencie potrzeba więcej drewna, czasami więcej minerałów, no wiecie o co chodzi. Ale tak, to polecam tą grę. Widzimy się w kolejnych seriach, dlatego że to już jest koniec tej serii. Z wami Trachol. No to, cześć!